Cześć. Mam w samochodzie śruby z zabezpieczeniami. No i też jak kupiłem samochód, to miałem też klucz. Ale jakiś idiota tak dopieprzył te śruby w dwóch kołach, że ten klucz się rozwalił. No i usiłowałem go tu naprawić. Spawałem go z boku. No ale się w końcu rozszrajbował całkiem i na dwóch śrubach się nie da odkręcić. No i tutaj średnica łba w Mercedesie w tych zabezpieczeniach jest 19,94. No mam taki klucz do wykręcania takich obrobionych nakrętek, ale to jest rozmiar 21 i jedną ręką to ciężko, ale ten 21 wchodzi tutaj przy końcu, to jest raz dopiero, więc myślę, że zaraz by się zaparł, a dwa, że ta średnica zewnętrzna jest za duża na felgę, nie wchodzi w otwór felgi. I znalazłem na Amazonie, zresztą szukałem na Allegro długo i nie było 20 takich kluczy, a potrzebne jest 20. I w końcu znalazłem, że BGS w zestawie ma coś takiego i można było też na Amazonie na sztuki kupić. I kupiłem taki klucz na Amazonie. I powiem wam szczerze, byłem szczerze przekonany, że to będzie taki wzór w środku. No i jakież moje zdziwienie, ale w środku jest gładkie. Nie ma żadnego wzoru. Jest po prostu gładkie. Nazywa się, że to jest klucz właśnie do zabezpieczeń, do śrub z zabezpieczeniami. No i jak wsadzę, no to jest średnica 20. Trochę wchodzi. Troszkę. I teraz zastanawiam się, ok, spróbujemy. Tutaj z tej strony jest 19. Spróbujemy. Za chwilę wezmę dużego młota. Przyłożę się tam. Tylko najpierw dokręcę pozostałe śruby mocno, nasmaruję je, dokręcę i spróbujemy wykręcić, nabić to do końca i wykręcić taką śrubę. Najpierw od łatwiejszego, wydaje mi się, koła zacznę, bo trochę mniej siły potrzebowałem na odkręcenie pozostałych śrub. W lewym przednim kole to było tak dopierdzielone, że z metrową przedłużką giął się klucz, nie chciała się tamte śruby pozostałe ruszyć. Więc za sekundę spróbuję, założę GoPro na głowę i stestujemy. Pokażę wam dzisiaj, jak się odkręca takim śrubokrętem, taką nasadką firmy BGS, śruby z zabezpieczeniem. Opierdzieliło mi się to zabezpieczenie. Jakiś debil dokręcił na maksa udarem te śruby i w ogóle nie mogłem tego ruszyć. W ogóle. No i stestowałem na jednej, dlatego że dosyć ciekawa jest konstrukcja tego. To jest zupełnie gładkie w środku, jak widać. Nie tak jak te pozostałe wszystkie do obrobionych śrub, gdzie jest z takimi zębami albo z gwintem. Tylko to jest zupełnie gładkie. To sobie zaznaczyłem zakres, jaki dla tej nasadki jest do pracy z śrubą. Zmierzyłem sobie suwmiarką, wsadziłem. No i powiedzmy, że tyle może się nabić maksymalnie. No jedną już odkręciłem. Jedną z dwóch, których nie mogę odkręcić od kilku dni. I teraz odkręcimy drugą. Zaraz to pokażę wam procedurę. Opuszczę sobie samochód. Zobaczymy, czy tutaj wejdzie, czy nie wejdzie. Ten plastik.
plastik. Minimalnie. Musi być lżej. O, teraz jest luks. Dobra, zakręcimy i podniesiemy auto za chwilę, ale najpierw przygotujemy sobie koło. Tylko przyłapiemy. Dobra. I teraz tak. Jeżeli tą mamy zabezpieczoną, to sobie tu nałożę już tą nasadkę troszeczkę. To tak. Te poluzuję po przeciwnej stronie, a te dwie dokręcę. Mocniej, żeby ulżyć tej stronie koła i żeby na nią tak nie ciągnęło strasznie, więc te dwie luz, ta i ta, te dwie luzuję, a te dwie zaraz dociągnę mocniej, tylko sobie sprawdzę, jak one teraz są. Dobra. Tak, jeszcze jeden raz. Oczywiście tak, żeby potem dało radę to odkręcić. Dobra, no i teraz tą mamy. Podniosę se samochód i będę walił. Niech się tutaj ułoży koło. Okręciłem kołami na stojącym samochodzie, bo adaptowałem ksenony. Jeszcze raz tu sprawdzę dokręcenie. Jak widać, już się koło kręci. Tył tu zahamowany. Dobra. A teraz tutaj nabijamy. Troszeczkę się odkształca. Dobra, zobaczmy teraz. Może starczy tyle. Opuścimy trochę auto i spróbujemy odkręcić. Starczy tyle. Zmienimy nasadkę. Najpierw ją tu założymy, bo ona ciężko teraz wchodzi po tym, jak młotkiem napierdzielałem. Ciężko tą dziewiętnastkę zbić, ale i teraz przedłużka i próbujemy delikatnie. No niestety, patrzcie, jaka twarda suka. Nic, ja pierdzielę, ta no, po prostu nakrętka to jest tak dopieprzona przez jakiegoś idiotę, jakiegoś ciężkiego, wtórnego kretyna. Dobra. Mocniej. Jeszcze tamte nakręcę bardziej, te boczne. Ja pierdzielę, ten tył zszedł, a ten przód nie chce w ogóle, no nijak. Odkręca się nasadka. No nie wiem, czy to będzie trzeba ją... No tam z tyłu zeszło. A tu z przodu nie. I to jest film o niepowodzeniach. Nabiję ją tak na maksa już, no chuj. Przecież przy takim waleniu to powinna poluzować trochę, nie? Nie no, schodzi znowu. A może teraz wbiję i spróbuję udarem.
odkręcić, ale to też wątpię, że ruszy. Nie, po prostu tragedia. Gdzie trzeba z tym jednym kołem jechać na jakieś rozwiercanie. A może 19 nabijmy. Zobaczmy, czy da radę teraz na taką oklepaną nabić taką 19 do wykręcania. Ciekawe. To jest 21, a to jest 19. Bo to są takie śruby, takie nakrętki specjalne do obrobionych śrub. I one są samozaciskujące się. Czy to wejdzie w ogóle? Ciekawe, czy to w ogóle jest cień szansy. Teoretycznie ta 19 się nabije. Ciekawe. Zobaczmy, co tu się wydarzy. Ale to jeszcze mocniej dopierdolmy. Zobaczmy. Ruszy, nie ruszy. O. Chuj. A nie. Może nie ruszyło. To nie mogę. Przełożyć. Nie, nie wiem co to jest. Jakoś dziwnie idzie. Opatrzcie. Klucz pękł. Jaki dobry klucz. O. Ja pierdziel. No. No, to tyle. W temacie marki. Zaraz zobaczymy. Nieźle ktoś dokręcił, nie? Marki no name, no ale wyglądały zacnie. Nie kosztowały majątku. 127 zł. To tanie też nie były. Fajnie. No, powiem wam, że dobra akcja tutaj jest. Z tym jednym kołem. Naprawdę. Nie no, nie idzie. Wykręca się po prostu klucz. No, to tyle wam pokazałem. Jak na razie. To na razie. Wreszcie wygrałem nierówną walkę z tą śrubą. Ale... jak to wyglądało? Kupiłem przez internet, bo czytałem, że ma być 12-kątna, więc kupiłem ja to 19-ki, no bo tutaj jest 19,90 coś. No i kupiłem taki ja to. A one są takie. Idealnie na styk. Obracają się. Więc kupa.
Kupiłem betę też, ale w ogóle nie przyszła jeszcze i pan ma zamiar dopiero jutro wysłać. No i dzisiaj wkierwiłem się i pojechałem do sklepów żelazistych różnych i szukałem. No i jedyna, którą znalazłem, to był Dexter 19. Także dla mercedesiarzy od razu podaję. No i pierwszą metodę spróbowałem, że nagrzałem ją do czerwoności. Nałożyłem trochę i nabiłem, nie? No i zobaczcie, tutaj chyba się jednak trochę to rozhartowało, bo są ślady. I szlak trafił ten klucz. Pójdzie do śmietnika. No ale stwierdziłem, dobra, no mam to w dupie. Jeszcze drugą od razu kupiłem na zapas, specjalnie. No i nabiłem 19. Jeszcze nie wykręciłem ani razu. Ale spsikałem teraz zmywaczem, żeby chciałem, żeby się na zimno nabiło. I nabiłem na zimno młotem. No i patrzcie, i poszła menda. Także Dexter 19 w takim profilu, w takim. Niby splin, ale nie splin. Albo były prawdziwe spliny Neo na sklepie właśnie, czyli z takimi drobniejszymi ząbkami i też były niedobre. Też były luźne, tak samo jak tamto jato. Czyli musi być coś takiego z takimi brzuszkami. No najlepiej jednak pojechać do sklepu i sobie przymierzyć, żeby było naprawdę ciasno. Jak będziecie na Mercedesa, albo no nie wiem, no każdy, który tam ma 17 klucz i te zabezpieczenia dokładnie takie, które mają tutaj prawie 20 średnicy, no to trzeba kupować takiego Dextera. Nabijać na zimno i szarpnięcie. Taką lagą szarpnięcie. No i poszło. W bólach, ale jednak. Także odtrąbiam sukces. Także to tyle miłego i do zobaczenia. Na razie, pa.